Ból na dole pleców, na środku. Taki ból ma dwie najczęstsze przyczyny. Pierwszą z nich jest zwyrodnienie stawów międzywyrostkowych kręgosłupa lędźwiowego. Taki ból nasila się podczas długiego stania, chodzenia i rotacji tułowia. Znaczną ulgę przynoszą precyzyjne zastrzyki, wykonane pod kontrolą rentgena, które wprowadzają lek przeciwzapalny dokładnie do bolących stawów. Częstą przyczyną centralnego bólu pleców na dole jest dyskopatia pod postacią wypukliny lub przepukliny. Często z pęknięciem pierścienia włóknistego. Jeżeli leki przeciwzapalne i fizjoterapia nie działają, można zastosować zastrzyki nadtwardówkowe, które precyzyjnie pod kontrolą retgena wprowadzają lek w okolicę dyskopatii. Inną opcją jest operacja. Jednak w przypadku małych centralnych wypuklin, Rzadko jest wykonywana.